Witam moi drodzy, został nam jeden dzień do startu, dzisiaj już. Przed chwilą właśnie był tutaj Łukasz, jakby sprawdzić moją formę. Czemu Łukasz? Bo też no jakby zdanie jego się dla mnie liczy w dalszym ciągu, zresztą tak samo jak z Łukaszem i Adamem. Wiele razy gdzieś tam jeszcze się konsultowaliśmy i wymienialiśmy spostrzeżeniami co do tych przygotowań. Wcześniej oczywiście wysłałem zdjęcia Stefanowi. I powiem wam, że no, w końcu czuję, że mam jakieś mięśnie. Jak rano wstałem, czuję się taki no, pełniejszy przede wszystkim. Może nie taki pełny do fulla, ale pełniejszy. Waga dzisiaj rano 103,3, czyli tak naprawdę 300 gramów więcej niż wczoraj, po 1000 gramów węgli zjedzonych. I dzisiaj ciąg dalszy ładowania według planu tego, co mi rozpisał Stefan, czyli będzie 1000 gram węgli i tam jakieś jeszcze inne pierdełki, czyli w sensie mam tu na myśli około 160 gramów białka i jakieś tam chyba, nie wiem, 70 czy 60 gramów tłuszczów. Więc zaraz zabieram, czyli w sumie już zabieram się za śniadanie. Wody do wypicia dzisiaj jest tylko 2 litry już, 4 gramy soli. No i o godzinie 17.30 mam malowanie pierwszą warstwą na siłowni Big Evolution. Możliwe, że Łukasz pojedzie ze mną, więc jeśli się uda i Łukasz ze mną właśnie będzie mógł się tam wybrać, to nagramy jakiś tam krótki materiał z tego. A jeśli nie, no to przykro mi, zobaczycie mnie dopiero tutaj, jak wrócę do apartamentu w kolorze już. Także na ten moment, przepraszam, na śniadanie. Dzisiaj wyjątkowo będą 3 jajka, bo po prostu już chciałbym zjeść coś też z tłuszczem, takim z trochę większą ilością. Więc zrobię sobie 3 jajka, zrobię sobie 100 gramów płatków owsianych, cynamon oczywiście, jakieś tam owoce i no i w sumie tyle. Także pierwszy posiłek zaraz sobie przygotuję, jeszcze go wam pokażę przed jedzeniem. Wrzucę wam tutaj jeszcze w trakcie, może jak będę mówił, zdjęcia właśnie z pozowania dzisiejszego. No z pewnością klatka bokiem, może nie dlatego, że znaczy też stojąc jakby tyłem do światła nie wygląda to tak fajnie, jak gdybym stał w drugą stronę odwrócony, ale to też pozowanie na lewą rękę nie jest moją mocną stroną. Aczkolwiek zaczęło się tam w końcu coś pokazywać, ta klatka jest pełniejsza. Tutaj Stefan mnie też ustawił do tej pozy, jakby co, przez co wydaje się właśnie jakby, no nie wiem, optycznie troszeczkę większy. I nawet podoba mi się to, jak na tym zdjęciu wyszedłem, więc tak jak widzicie właśnie ta klatka no, nie jest jeszcze najlepsza pod względem jakby samej masy mięśniowej i tak dalej, ale coś tam się już poprawiło. Plecy na tych zdjęciach no, nie są jakieś tam super wyraźne i super jakości. Na żywo wygląda to zupełnie lepiej. Też nie wrzucałem jeszcze żadnego diuretyka. Dopiero dzisiaj będzie decyzja co i ile na noc. Także też pewnie jeszcze do jutra, do godziny 17 się sporo zmieni. Więc też mam nadzieję, ta forma się wyostrzy i te plecy będą wyraźniejsze. Zupełnie inaczej będzie tak samo, jak dojdzie kolor w końcu. No więc pierwszy posiłek właśnie wygląda tak, jak tutaj widzicie. 3 jajka, owsianka z 100 gramów płatków, 50 gramów borówek, 50 gramów banana i 100 gramów anasa z cynamonem i jemy. Okej, mamy kolejny posiłek, godzina za 15:12. Tutaj Fanta Zero bez cukru, winogronowa. To sobie oczywiście wliczę do całej puli wody na dzisiaj, czyli powiedzmy 1,5 butelki, które mam tutaj, 1,5 litra, plus te 330, no prawie że 2 litry, no nie? Więc to do końca dnia plus butelka, a tutaj mamy 150 gramów kleju ryżowego, 100 gramów kiwi, 100 gramów mango, 0,5 grama soli, 15 gramów masła orzechowego,
i takie, znaczy 15 gramów sosu do naleśników. Także tak to wygląda makro, wam wrzucam tutaj z boku, jak to się prezentuje. Pozwolicie, że po tym kolejnym posiłku na chwilę się położę, żeby jeszcze odpocząć. Akurat tutaj sobie oglądam zawody z dzisiejszych Olimpii Amatorskiej. Chciałbym jeszcze tak pomiędzy posiłkami popozować chociaż z dwie rundy i też to dla was nagrać, żeby to też była dla mnie taka motywacja, żebym to faktycznie robił. Także za jakieś 40 minut powiedzmy przed następnym posiłkiem dwie rundy pozowania. Dzisiaj bez treningu, więc w ten sposób będziemy pompować nasze mięśnie, moje mięśnie w sumie. Cześć, ziomeczku. Oj. No, czekaj, bo tu widzisz, tata jest zajęty rozwalaniem borówek. Aha. A czemu, Bartek, a czemu ty wkładasz te borówki za lodówkę? Kto je później wyciągnie? No. Kto później wyciągnie te borówki stamtąd? No właśnie, Krisiu. A co ty tak stoisz, gościu, jak na plaży? Jak jakiś chłopak do wzięcia? Model. Bartek. No, no, no. Kolejny posiłek już po pozowaniu. Powiem wam, że ciężko tutaj w ogóle znaleźć dobre światło do tego, żeby i zrobić zdjęcia i nagrać film do pozowania właśnie. Bo przed chwilą oglądałem się w lustrze w łazience i tak naprawdę tam jak się stanęło w dobrym miejscu, to zupełnie inaczej wygląda. Tutaj bez kombinacji 100 gramów wafli ryżowych, 100 gramów ananasa i 100 gramów kurczaka. Więc zabieram się jeszcze przed brązowieniem, o które mam o 17, zjem jeden posiłek, czyli tam powiedzmy, nie wiem, czwarty z tych, które mam dzisiaj rozpisane. Mamy tutaj kolejny posiłek, 200 ml mleka ryżowego, 150 g kleiku, 90 g borówek, 50 g banana, 50 g mango i cynamon. Także tak to wygląda, jem to, idę się umyć i lecę na malowanie. Moi drodzy, jestem już po brązowieniu. Tutaj było właśnie z powrotem na tym. Kolor no całkiem spoko. Dwie warstwy dzisiaj, jutro jeszcze jedna. Także jak wrócę do hotelu, teraz jeszcze spotkanie ze Stefanem, zrobię jakiś tam powiedzmy check razem z filmem czy zdjęciami i wrzucę go oczywiście też tutaj. W ogóle powiem wam, że te kleiki ryżowe, które oni tutaj mają w tej Portugalii właśnie z Nestle, są przepetarda, bo nie można, znaczy nie trzeba do nich lać dużo wody w porównaniu do tych, które mamy w Polsce. Mają one, no tak jak wam pokazywałem, może ciut lepsze makro, są
też, znaczy no niby zero cukru, tak, ale coś z tego cukru tutaj jest. No i są pakowane po 250 gramów. Nie pamiętam ile, ale no to są dosyć drogie, bo coś około chyba 2 euro z kawałkiem, 2,50 czy jakoś tak. I gdyby nie były takie drogie, to powiem wam, że nakupiłbym ich sobie trochę, żeby przywieźć do Polski, bo naprawdę jak się sypie 150 gramów tego kleiku, to tej wody idzie naprawdę bardzo mało w porównaniu do Bobowity czy do Nestle, które są u nas, tak? Więc ja sobie akurat właśnie przygotowuję już kolejny posiłek i zaraz go wam pokażę, a po posiłku przyjdzie Łukasz, zrobimy pozowanie jeszcze takie i też go tutaj wrzucimy. Okej, tak to wygląda. W szklaneczce jest 200 ml mleka napoju ryżowego. Tutaj z góry posypane 20 gramów izolatu z 7 Nutrition, właśnie tego, pamiętajcie, że z kodem Wolski jest rabat na cały asortyment. 100 gramów winogrona, 50 gramów płatków kukurydzianych, 150 gramów kleiku, 15 gramów masła migdałowego i 5 gramów cukru waniliowego. Jest około 200 gramów węgli tutaj. Tak dużo ze względu na to, że de facto wychodzi mi jeszcze 4 posiłki, a chcę to zmieścić po prostu szybciej, żeby pójść też wcześniej spać i nie musieć siedzieć do późna. Także 2 posiłki w sumie mi jeszcze zostaną i tyle. Zrobię ze zwrotami, dobra? Okej. Dobra, moi drodzy, u mnie jest godzina 21:58. Ja sobie przygotowałem tutaj już ostatni posiłek, w zasadzie taki sam jak poprzedni, tylko tutaj mamy banana zamiast winogrona. Muszę jeszcze dosypać odżywkę białkową i za jakieś pół godziny będę go sobie jadł. Akurat klejek jest jeszcze gorący. Tutaj całkiem spoko film na Netflixie, który się nazywa Major Grom, Doktor Plagi. Więc odpalam go sobie i będę czekał na ten ostatni posiłek. Do ostatniego posiłku są oczywiście 2 muffinki. Stefan zalecił, więc no nie sposób ich ominąć. Tutaj od Ani, od Łukasza pożyczyłem melatoninę, a też swoją drogą melatoninę dałem, znaczy no kiwi dałem ze względu na melatoninę do tego posiłku. Także na dzisiaj to już koniec, żegnam się z wami. Widzimy się jeszcze jutro w kawałku, tak naprawdę dosłownie bardzo krótkim, przed wyjściem na scenę. Coś tam jeszcze dopowiem od siebie. Na dzisiaj bardzo dziękuję, dziękuję, że jesteście. Dziękuję za pozytywne komentarze, za wszystkie łapki w górę i cieszę się, że bardzo wam się podobała ta seria. Albo dobra, nie będę mówił. Dobranoc wszystkim i do zobaczenia.